Zabieg operacyjny wnosi ogromne zmiany w organizmie pacjenta, nie tylko na poziomie strukturalnym, ale również psychologicznym. Jedną z typowych reakcji uciekania od bólu jest tak zwana kompensacja. W dzisiejszym materiale przedstawimy jedną z nich i pokażemy sposób, jak jej uniknąć. Typowym kompensacyjnym ustawieniem stawu kolanowego jest zwiększone zgięcie, rotacja wewnętrzna oraz przywiedzenie kolana spowodowane osłabieniem mięśnia pośladkowego średniego i rotatorów zewnętrznych stawu biodrowego. Takie ustawienie kolana powoduje nieprawidłowy rozkład sił na staw oraz powstanie bólu wraz z przedwczesnymi zmianami zwyrodnieniowymi. Stopa jest fundamentem podporu naszego ciała, dlatego korekcję zaczniemy od niej. Punktami kontaktu stopy z podłożem jest pierwszy, piąty staw śródstopia oraz pięta. Najważniejszym elementem poprawiającym rozkład sił na stawie kolanowym jest rotacja zewnętrzna kolana przy odpowiednim ustawieniu stopy. Jeśli prawidłowo wykonałeś ćwiczenie, Twoje kolano wraz z rzepką jest zrotowane na zewnątrz i czujesz napięcie pośladków. Jeśli przedstawione materiały wzbudzają Twoje zainteresowanie, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Zachęcamy do dyskusji oraz lajkowania naszego profilu na Facebooku Strefa Sprawnego Ciała.